Bartosz Fabiński dla portalu Fight Sport. Bartku, dawno Cię nie widziałem. Dzień dobry. Cześć, witam. Bardzo wcześnie dzisiaj trening. No, troszkę wcześniej, bo dużo zawodników przyjeżdża do nas na sparingi, więc troszkę tam się dzielimy, żeby nie było tłoku w oktagonie i żeby fajnie móc popracować dobrze po prostu. Parę ciekawych rzeczy się wydarzyło, a właśnie chciałem Cię dopytać o rzecz, która była w ubiegłym tygodniu, czyli Wasz wyjazd do Mighty Bulls Gdynia. Sparingi z Oskarem Piechotą, sparingi z zawodnikami z Mighty Bulls. Ciekawe doświadczenie, pierwszy raz chyba tam byłeś. Tak, byłem pierwszy raz, ale myślę, że mam nadzieję, że nie ostatni. Bardzo fajny wyjazd, na pewno sporo skorzystałem, troszkę za krótko, bo byliśmy tam 3 dni. Myślę, że na przyszłość trzeba planować troszkę dłuższy wyjazd, ale na pewno dużo mogłem skorzystać. Popracowałem z Oskarem Piechotą i z Bartkiem Leśko i z Kaszubowskim, więc tam naprawdę jest z kim robić i też fajnie chłopaki podeszli, także z pracy z każdym mogłem coś skorzystać. No i morskie powietrze, rzecz nie do przecenienia. Duszna Warszawa, tu nagle wyjazd w takim okresie. No tylko, że warszawskie korki też tam wyjechały. Tak, były korki, tak? Tak. Wszyscy się zwalili nad morze, to jest prawda. Jak Grzegorz Jakubowski w ogóle, bo wiem, że z Krzyśkiem byłeś z tej strony, jeśli chodzi o tą stronę treningową i powiedzmy trenerską. Natomiast jak Grzegorz Jakubowski w ogóle ocenił Twoją formę, coś w ogóle powiedział, nad czym pracować? Oczywiście na tyle, na ile możesz powiedzieć, bo wiemy, że to jest doświadczony trener. Znaczy tam na pewno na parę rzeczy zwrócił uwagę, no ale tak jak mówię, no byliśmy też krótko, więc ciężko było tam jakoś dłużej usiąść na spokojnie porozmawiać, ale tak parę tam cennych uwag na pewno też dostałem. Nie no, w ogóle mówię, no wyjazd to jest fajnie, też pojechać, porobić po pierwsze nie u siebie, po drugie z zawodnikami, którzy mają troszkę inne podejście do walki tutaj na miejscu, faktem, że przyjeżdżają cały czas z innych klubów zawodnicy, no ale my się już też dobrze znamy, więc dobrze jest po prostu od czasu do czasu porobić z kimś, z kim się na co dzień nie robi. Jakie wrażenie w ogóle Mighty Bulls jako klub zrobił? Nie jest to taki klub, powiedzmy, tego rzędu, co tutaj, to znaczy chodzi o wielkość, tylko bardziej kameralny. Łatwiej było się odnaleźć tam w takim klimacie? Bardzo fajna atmosfera i przede wszystkim atmosfera pracy, co mi się bardzo podoba i mi się nawet łatwiej trochę pracuje w takich warunkach niż w jakichś wielkich klubach. No, bo pasuje mi, taka atmosfera pasuje też, przecież trenowałem wcześniej w mniejszych klubach, później no to wiadomo, że tutaj jestem, to jest duży klub, ale atmosfera pracy na pewno bardzo sprzyja rozwojowi. Jakbyś objętościowo mógł to podsumować, ile to było na przykład rund sparingu? 5, 10, 15 takich ostrych? Mówię o tych takich już konkretnych rundach. Znaczy, nie no, tam cały czas pracowaliśmy, mieliśmy tam jakieś sparingi, trochę pracy zadaniowej, byliśmy też w Piranii na jakichś tam zadaniach parterowych, więc tych rund w sumie było dużo, ciężko mi teraz powiedzieć ile, ale to na pewno wyjazd, który był męczący. A też zapytam Cię tak, jak przyjechaliście, to Grzegorz Jakubowski miał plan pod Was przygotowany, czy po prostu na bieżąco żeście gdzieś korygowali pewne rzeczy, co trzeba zrobić i tak dalej? To, co dotyczy na przykład właśnie już samych jednostek treningowych, samego warsztatu, czy właśnie tak jak powiedziałeś, bo mnie interesuje ta praca koncepcyjna, tak? Czyli powiedzmy te sparingi zadaniowe. Ty miałeś jakieś konkretne zadania rozpisane tutaj przez trenerów tam, żeby zrealizować? Nie, to muszę oddać, że tutaj treningi były zdecydowanie ustawione pode mnie i pod Piotrka przez te 3 dni, dzięki czemu też na pewno więcej skorzystałem, ale jakby sam trening tam zadaniowy, no to już był przez trenera ustawiony i myślę, że bardzo dobrze, bo akurat też pod moją pracę. 2 jednostki treningowe, tak? Jeszcze szczegółowo? Dziennie. Nie no, my przyjechaliśmy we wtorek w ciągu dnia, więc zrobiliśmy jeszcze po prostu po południu sparingi, środa 2 treningi, czwartek 1 trening do domu. Dlatego no mówię, krótki wyjazd, trochę za krótki. To taki kemp, ostatni kemp, czy jeszcze planujesz jakieś wyjazdy przed Twoim startem, przed Twoją kolejną walką w UFC? Myślę, że troszkę już krótko, może jeszcze jakiś weekend uda się, może uda się jeszcze w weekend pojechać w góry i to jest wszystko, co ewentualnie jeszcze biorę pod uwagę. Plan treningowy na Stany Zjednoczone już jest, wcześniejszy przyjazd, czy będzie to tak, że lecicie i macie dokładnie wymierzony termin, żeby nie złapać jetlagu? Jest troszkę z tym problem, ja chciałem lecieć na 2 tygodnie przed walką i uważam, że to jest taki minimalny termin, żeby zdążyć się oswoić. Na razie nie mam na to zgody, są takie warunki, jakie są, więc przyznam się szczerze, że mimo, że już jest niedużo czasu, to cały czas nie mam jeszcze daty wylotu. Sprawy wizowe już są załatwione, generalnie Ty masz wizę tą tak zwaną P4, wizę pracowniczą cały czas, to jest wszystko aktualne, że już nie będzie z tym żadnego kłopotu? Nie, no tutaj jest wszystko, to akurat UFC bardzo pilnuje tego, pomaga w załatwianiu takich spraw i tu nie ma żadnego problemu. Skupmy się na rywalu. André Muniz to jest taki zawodnik, który robi wrażenie przede wszystkim mobilnością w parterze. Ja jak obejrzałem jego walki, właśnie głównie te parterowe też przejrzałem sobie, bo to mnie ciekawiło, to był bardzo mobilny. Jakieś szczególne na Tobie wrażenie robi? Znaczy, na pewno jest zawodnikiem, z którym po przeniesieniu walki do parteru nie można przysnąć, bo to wykorzysta. No ale no cóż, trzeba robić swoje i po prostu pokazać pewną różnicę między MMA a brazylijskim jiu-jitsu. No, a jak to wyjdzie, to wyjdzie w praniu. Lubi być z góry. Zauważyłem, że nie lubi być z dołu akurat, jeśli chodzi o walkę. Widać było, że nie czuje się tam dobrze, od razu ucieka, wychodzi i stara się kontrolować z góry. Ty masz podobny styl, z tym, że oceniłbym, powiedzmy, postawiłbym wyżej Twoje zapasy, tak? No bo widziałem tutaj sparingi, ja oczywiście nie mówię o rywalu, którego oglądam wyłącznie w wersji filmowej, natomiast Twoje akurat widziałem sparingi, te zapasy są u Ciebie bardzo mocne. Myślę, że to może to być klucz do tej walki? Znaczy, myślę, że tutaj element zapaśniczy może odegrać bardzo dużą rolę. Myślę, że żaden z nas nie będzie chciał znaleźć się w tej walce na plecach, więc na pewno będzie to miało znaczenie, ale też nie sądzę, żeby on się bał ze mną boksować, a ja też nie będę się bał z nim boksować, więc to jest taka walka, że bijesz się tak, jak przeciwnik Ci pozwala. Mam jakiś pomysł, co on może przygotowywać na mnie, I nad tym pracuję, żeby nie dać mu po prostu wykonać jego pracy. Bartek, to jest pojedynek, powrót Twój do kategorii średniej. To już jest tak, że nie mogłeś cisnąć tej 77, że źle się czułeś i wolałeś sobie po prostu zostawić ten margines. Czy to jest taka wycieczka na moment, zobaczę jak będę się czuł, jak wypadnę na tle takiego rywala i wtedy zobaczymy, podejmę decyzję. Jak to będzie wyglądało? Znaczy tak, no na pewno nie jest tajemnicą, że kontuzje mnie nie omijały. Myślę, że tutaj to zbijanie na dość sporej liczby kilogramów nie jest bez znaczenia. Więc to nie jest tak, że ja podjąłem decyzję, że na stałe 8,4 i nie wracam do 7,7. Po prostu chcę zrobić tą walkę, zobaczyć jak będę się czuł, no ale wiadomo, że nie mogę skakać w nieskończoność po tych wagach. Poprzednia walka była w 8,4, czułem się bardzo dobrze, więc zobaczymy, myślę, że powinno być wszystko ok. No jeśli będzie dobrze, no to czemu tu nie zostać? No. Jesteś pierwszym zawodnikiem koronawirusowym, tak bym powiedział. Rozpocząłeś tą epokę wśród polskich zawodników. Ten start jeszcze gdzieś tam wspominasz, bo minęło od marca troszeczkę czasu. Ta pandemia, czy w cudzysłowie pandemia, jak niektórzy uważają, gdzieś tam postraszyła troszeczkę, zmieniła cały rynek, w ogóle cały obraz. Jak Ty w ogóle dzisiaj z perspektywy czasu patrzysz na tamtą wyprawę do Londynu? Znaczy, ja ją wspominam bardzo miło, bo w końcu wygrana walka. Też wygrana walka po porażce z poprzedniej walki, a to jest akurat ważne, żeby nie trzymać po przegranej, później była też jakaś kontuzja więc to jest ważne, żeby wrócić na zwycięski tor, bo to zupełnie inaczej się człowiek czuje, przygotowuje do walki, inaczej, no inne zupełnie samopoczucie, więc ja się cieszę, że podjąłem to wyzwanie, było to trochę tak na wariackich papierach, no ale wyszło dobrze, więc to jest najważniejsze. ten rekord będzie zaliczony już w ramach walki UFC? Masz taką informację? Tak, to jest normalnie jako walka UFC wliczone. Zresztą nawet jak byłem tam w Manchesterze, to tak i nawet dostałem tam jakiś menadżer, mój dostał jakieś tam pismo. No nie jest to dla mnie jakaś tam najważniejsza sprawa, bo dla mnie najważniejsze było, żeby po prostu zrobić start. Ale tak, no jest to normalnie wliczone jako walka. Zresztą właściciele Cage Warriors też mówili o tej walce, jako że to jest walka UFC na gali Cage Warriors. Zamierzasz się przebijać teraz powolutku w tej wadze średniej w UFC, tak idąc krok po kroku, czy raczej będziesz brał po prostu walki, które dadzą? Bo zwycięstwo gdzieś tam zwróci na Ciebie uwagę, bo to już będzie, powiedzmy, drugie zwycięstwo z rzędu, jeśli zwyciężysz oczywiście. No to o tym to będę myślał po walce. Teraz myślę, ja się zawsze koncentruję na najbliższym starcie, bo to wybieganie tak myślami do przodu to nigdy nie kończy się. Znaczy, wiadomo, że trzeba mieć jakiś cel, ale wybieganie, jak już wygram, to co zrobię, to wolę to zostawić innym. Ja się skupiam na tym, co teraz jest przede mną i po walce zobaczymy, co dalej. Forma Piotrka Strusa, forma innych chłopaków jak? No uważam, że Piotrek jest w bardzo dobrej formie, bardzo mocne przygotowania zrobił, troszkę mu pomagałem w tych przygotowaniach i widzę, że jest w bardzo dobrej formie, więc myślę, że tutaj można się dużo po Piotrku spodziewać. To będzie taki probierz też Twoich możliwości, bo zobaczysz, jak Piotrek wypadł, wiesz, jak mniej więcej trenowaliście i da Ci to wiarę? Nie traktuję tego zupełnie w ten sposób, bo to wiadomo, że Piotrek się bije z innym przeciwnikiem, ja się biję z innym przeciwnikiem, więc to w ogóle się... nie mam w ogóle tego poczucia, żeby to się w jakikolwiek sposób przekładało. Jestem, nie wiem, trenuję z Piotrkiem, to jest fajne, bo on jest w dobrej formie, więc dociążam, nie mam ciężkie rundy z nim, a też na pewno dużo to daje. Na koniec Robert Jocz, jak wróciliście, pytał o szczegóły treningów, pytał też mniej więcej o Twoją formę, dyspozycję. Co w ogóle powiedział? Mówisz, jak wróciliśmy z wyjazdu z Gdyni. Dzisiaj pierwszy raz się widziałem z Robertem, to już w trakcie treningu, więc jeszcze nie mieliśmy nawet okazji porozmawiać. A, to dzisiaj tak jest, tak? No tak, bo trener też wyjeżdżał, nie było trenera, więc nie mieliśmy jeszcze... Tak. Właśnie poszedł. Nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać, ale na pewno będzie taka okazja. To dobrze, Bartku, dziękuję bardzo za ten wywiad. Czekamy na jakby oficjalne wszystkie rzeczy, które wiążą się z Twoim pojedynkiem. Cieszę się, że w dobrym zdrowiu i widzę, że w dobrym nastroju, bo czasami byłeś tak zmęczony, że było widać, że lepiej nie podchodzić do Ciebie, ale chyba ten wyjazd się przysłużył. No i co, fajna współpraca między klubami, to też ważne. No tak, to jest na pewno cenny. W ogóle uważam, że ten polski rynek jest na tyle mały, jeśli chodzi o zawodników MMA, że fajnie jest, jak możemy sobie pomagać i z tej współpracy zawsze wychodzi coś dobrego, więc ja chętnie z tego korzystam. Bartosz Fabiński, dziękuję bardzo.